wycieczka po parku, po Lesie Bolińskim. Dobrze mówię? Po Lesie Bolińskim, tak? Bolimowskim. A, po Lesie Bolimowskim. Troszkę dalej odjechałem dzisiaj. Chciałem po pierwsze powiedzieć, że od dzisiaj koniec amatorszczyzny, bo dostałem od Mikołaja gimbal, więc koniec trzęsącej się ręki. A drugie to chciałem powiedzieć, a raczej przedstawić mojego kolegę. O, otóż to. Kolega Krzywka Pączek, tudzież Paczek dla znajomych. Z kolegą mamy częstotliwość spotykania się tak raz na 3 lata, więc no, będę dzisiaj celebrował to spotkanie, bo pewnie następne w 2024 roku. Ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie. I mogę tylko powiedzieć, że z kolegą kiedyś mieliśmy większą częstotliwość spotkań i robiliśmy sobie rajdy, tylko nie po lasach, a po Pietrynce. Po knajpach. I knajpach. To były bardzo ciężkie rajdy. Czasami się w piątek zaczynały, kończyły w niedzielę. No, a jakbyśmy tak się umówili na takie wyjście 15 lat temu jak dzisiaj, to byśmy wybuchnęli gromkim śmiechem. Typu, chodź sobie połazimy po lesie. Ale czasy się zmieniają. Chciałem powiedzieć, że jeszcze kolega robi w branży, jak to się nazywa, dietetycznej? Hobbystycznie dietetycznej. Właśnie miałem długi wykład, który jest zaprzeczeniem moich metod żywienia. Mianowicie odrzucamy owoce, jemy dużo mięska i jemy dużo tłuszczów. No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. Muszę porozmawiać z moją żoną. Bo ona jest też wielbicielką mięsa. Ja natomiast wolę kluseczki. I dużo chlebka. A kluseczki dobre, chlebek dobry. Tylko później działko. A, no to jeszcze pozdrowienia dla sponsora tego gimbala. Pozdrowienia dla Roberta G. Będziesz... Zorientowani wiedzą, o co chodzi. No co? Co to, bagniska jakieś? God damn. A koledze lepiej poszło. Ja w nim się żynę? No jasne. A to się. No i takim lasem to. Mogę całą wyprawę zrobić. No i troska dobiegła końca, 27 km, 5 godzin, teraz bez gimbala, więc trzęsie. Podziękowania dla kolegi za zorganizowanie traski, podziękowanie dla sponsorów, pierwszych sponsorów za gimbala, no i do zobaczenia.